I tutaj też to zrobię. Jeżeli oglądacie tego Kordackiego, Mateusza... Bo to jest po prostu przygub, to jest po prostu menda osrana, która jest zgłoszona na policję już nie od dzisiaj. Już mu powiedziałam, co o nim myślę, bo mi wysyłał jakieś głupoty. Jeżeli oglądacie go w ogóle, jeżeli w ogóle oglądacie to, co on robi... I te jego wywody, i jakieś te... To wszyscy jesteście debilami. Zapamiętajcie to sobie. Wszyscy jesteście debilami. I teraz jest dla naszej kochanej Izy niespodzianka. Tak. Zamknij morze. Mówię. I nie gadaj. Mhm. Tańcz jak zagram, albo spadaj. Ja tu jestem, number one. Wypierdalaj, wypierdalaj. Wypierdalać śmiecie, trole kurwy wściekłe, chmiel jak Błażej, 0,1 grosz. Tryple covidowe, debile osrane, Elżbieta, ty kurwo je. Wypierdalać śmiech, kurwiłam się. Pani Izo, nie wiem, czy panią witać, czy pani nie witać. Ja się chciałam zapytać, czy pani wie, czy pani mnie kojarzy? Nie. A pani kojarzy tutaj osoby, na którą pani zgłosiła policję i prokuraturę? Kordacki? Tak. Naprawdę? No to ja nie sądziłam, że ciebie będę widzieć na żywo. Pani Izo, pani się tak na mnie wkurzyła, pani tak mnie tutaj obrażała i w ogóle... Ale w ogóle powiedz mi, po co to robisz? Ja jestem pani fanem. No ale jakim... Ty nie jesteś fanem, tylko antyfanem. Ty mnie prześladujesz. Nie, to ja bym odwrócił tę stronę, bo pani mówiła, że ja się na pani wybijam. A ja uważam, że pani się na mnie też wybiła. Na obrazanie. I ja na tobie się wybiłam? Tak, niech pani sobie zobaczy TikToka swojego, gdzie mnie obraża, ma na tym 500 000 wyświetleń. Pani zyskała 10 tysięcy obserwacji i to... Ale gdzie są te wyświetlenia, bo ja nie wiem. Na pani TikToku. Na moim TikToku tak. Jest w ogóle bardzo mało ludzi, dlatego że ja robię zupełnie inne rzeczy. Tam, gdzie pani mnie wyzywała, mówiła, mogę to zarecytować, jeżeli pani chce. Nie wiem, czy was witać, czy nas nie witać. Ja tylko chcę wam powiedzieć, ten Kordacki Mateusz to jest menda osrana, która jest zgłoszona na policję już nie od dzisiaj. Już mu powiedziałam, co o nim myślę, bo mi wysyłał jakieś głupoty. Jeżeli oglądacie go w ogóle... No Kordacki Mateusz, tak. 12 razy 0,1 grosz mi tak, wysyła. Tak, 0,1 grosz. No, a ta ale jesteś kurwa normalny? Ale ty wiesz, pani, że mi ty zaśmiecasz cały ale bank? Pani, jest takie... Ja wchodzę na konto i patrzę, 0,1 grosz, 0,1 Kordacki Mateusz pani, co, i pani... różne takie. No przecież to można dostać histerii. Nie tylko ja. No ja wiem, tam jest Falkowski jeszcze następny, jakiś Suchocki. Chmielniak Błażej. Błażej to tam nie, ale ten Suchocki, jakiś Marek. Od tego się zaczęło. No przecież to, no, ja dostaję histerii, jak to widzę po prostu. Pani widzi to jakby... Bo ja chcę zobaczyć, że jakie mam życzenia zapłacone, które mam zrobione, a patrzę, tylko wasze nazwiska są. Już was wszystkich na popiela to oznaczyłam i was kurwa nie widzę teraz. Pani zablokowała wszystkich. No jesteście jebnięci. Ale proszę pani, jest takie powiedzenie. Jest takie powiedzenie. Grosz do grosza, a będzie no to kokosza. Weź sobie takie grosze zbieraj, bo ja bardzo proszę dziękuję. Proszę pani, ja pani podliczyłem, ale ja mogę przeczytać, jak pani mnie wyzywała, pani mówi, że mnie chce pani zgłosić na prokuraturę, ale ja mogę panią zgłosić za to, co pani na mnie wypisuje. A za to, co ty mi wypisujesz, to ja mogę dopiero screeny, dopiero ja was wszystkich screeny, zgłosić. Jak pani mnie obraża, pani wysłała coś takiego, ja pani wysyłałem grosze, bo ja pani zrobiłem przelewy dzienne po 5 groszy dziennie. 5 groszy dziennie przez rok to jest 20 zł. Jakby tak pani 1000 osób zrobiło, to jest naprawdę wiesz, duża to ja tych osób to w ogóle nie chcę widzieć i więcej mi nie wysyłaj. A może i pani lepiej chce zejść zrobić... stąd, póki jeszcze jestem dobra. Ale nie, ja chciałem bo ja zaraz stąd zejdę. Ja chciałem wyjaśnić tylko. Bo ja zaraz stąd zejdę albo ci zawaluję, no po prostu. Ale jestem spokojny, ja chciałem po prostu wyjaśnić.
Chciałem wyjaśnić tą sprawę. Nie, on chce tylko na złość robić, a nie walczyć. Nie na złość. Ja chcę po prostu wyjaśnić. Wyznaj sobie kogo innego i dręcz go, dobra? Ode mnie się odpierdol. Ale nie, pani Izo, ja tak nie chciałem. Pani Izo, jest pani fanem, ja pani promuję, panią promuję na ja TikToku. Dziękuję za takie promowanie. Ty mi nie wysyłaj tych groszy i lepiej mi nie promuj. Zajmij się sobą, znajdź sobie ja swoje piosenki, groszy, swoje powiedzenia, a ode mnie się odczep. Specjalnie dla pani piosenka, specjalnie dla pani urzę, specjalnie dla pani piosenka. Ja nie chcę żadnych prezentów od niego. Niech on zejdzie stąd lepiej, bo się naprawdę denerwuje zaraz. Czemu pani zaraz taka jest? Dlaczego? Dlaczego ja chcę spokojnie porozmawiać z panią? Ja nie chcę rozmawiać z tobą. Ja chcę pan... Mogę panią przeprosić za te grosze. Nie chcę. Weź swój... Że mam dla pani prezent, również prezent, taki na pogodzenie. Tak. Ja już nie wysyłam Jaki groszy. Jaki prezent? Ja już nie wysyłam groszy, ale chciałbym pani dać prezent, jak może to... Nie, jeden do mnie napisał, że on mi płaci za to, co on robi, za mój wizerunek. No to chyba ty ja byłeś. Ja dla pani prezent... Jak pani się tak wkurza na te grosze, ja chciałam pani podarować ostatni ode mnie grosz. Jest to specjalny grosz, specjalnie dla pani. Przepiękny, złoty i 0,1 grosz. Taka dziękuję, na przeprosiny, na pogodzenie. To ja to schowam, nie chcę nawet tego Nie, ale proszę widzieć, pani, bo... ale czemu No tak? Może to gdzieś postawię, ale... Ale czemu ale pani jestem jest tak podkurwiona znana tymi groszami, że po prostu nie macie co robić po prostu, no. Ale pani jest najbardziej znana z tych groszy. Z no nie jestem mnie... znana, może tak by ciebie znali z groszy, no. Ale pani jest najbardziej znana z wyzywania ludzi, tak mi się wydaje. No, z memów i z różnych takich grup. No, ciekaw jestem, czy ty byś nie, bo jakbyś miał cały ten... popielate takie, wiesz, trzy dni i ten, i tego, i głupoty jakieś. A pani nie są te grosze? A ja go w ogóle nie chcę widzieć i nie będę z nim kłócić i Może tyle. Pani myślała, żeby sobie założyć takie nowe konto specjalnie, gdzie by przychodziły tylko grosze? Tam nie, się nie chcę. Ale specjalnie osobne konto. Bo już w banku mnie pytali, co to za debile, co to jest w ogóle, że mi wysyłają 20 konto razy po jednym groszu. Co to ma oznaczać? Takie specjalne konto. Ja mówię debile, po prostu nie mają co robić, debile i mi zaśmiecają konto. Jak ja szukam później życzeń, które mam zrobić, to nie mogę znaleźć, dlatego że widzę sami debili. Ale to właśnie mówię pani, żeby pani sobie założyła takie jałmużna jakaś tam, kurwa, jakieś no, no bzdury kompletne, no. Ten Suchocki to już w ogóle to już jest kompletny jest debil. Nie wkurwiajcie mnie i tyle, nie wysyłajcie mi żadnych groszy. Żadnych groszy mi nie wysyłajcie, bo mi one są niepotrzebne. To pani może sobie założyć konto, specjalne konto. Nie, nie załóż ty sobie, żeby po groszu wpłacali, bo ja nie mam czasu na wariatów. Proszę pani zawsze wszystko taka anty na wszystko. Dobra, skończmy już tę rozmowę, ja go już nie chcę widzieć. Naprawdę, pani Izo, jestem pani fanem od wielu lat. Świetnie, że Proszę jesteś moim fanem, ale ja może wolałabym innych fanów, ludzie panią kochają na z którymi mam przynajmniej jakiś temat do rozmowy i którzy mnie nie wyzywają i o mózg mi nie wysyłają. Wypierdalać tam, nie chcę. Idź sobie. Idź sobie, by mnie nie wkurwiaj. Witam was, jesteśmy na gali, byliśmy na gali i tutaj Mateusz Kordacki przyszedł mnie poprzedrzenia, chciał przeprosić, dostał w ryj, Lasucita też w ryj dostała, no i już jest spokój, no już spokój jest i już nikt nie będzie nikogo przedrzeniał ani w ogóle i chcemy wam zaśpiewać tutaj piosenkę wszyscy. Zamknij mordę i nie gadaj, tak jak zagram albo spadaj. Ja tu jestem number one, moje ciało istny szał, na mój widok ty wysiadasz. Pozdrawiamy.